Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z Frostpunk. I dzisiaj bierzemy się za żywność, tak jak wspomniałam w poprzednim, na koniec w sumie, że w tym odcinku zajmiemy się żywnością i organizowanie jej większej ilości, ponieważ numerki idą w dół, temperatura idzie w dół, co będzie po prostu masakrą moim zdaniem. No i oczywiście tutaj, jak tylko to się skończy, to myślę, że od razu weźmiemy zwiększenie zasięgu generatora, żeby tutaj jednak te właśnie chaty myśliwskie, czy nawet ten pub, który wiecznie jest zmarznięty, żeby one mogły tutaj normalnie funkcjonować, jak będzie to minus 60, tylko nie wiem, czy się z tym wyrobimy. Jakbym ewentualnie wzięła warsztat na 24 godziny, to niezadowolenie wzrośnie, ale myślę, że to nie jest aż taki duży problem. On dosyć szybko idzie w dół. Mamy 3 razy zmiana awaryjna, no niestety. Tak to bywa. Nie wiem, o co tutaj chodzi, czemu ta temperatura spada. Aha, to jest pokazane, że mamy dostęp do trzeciej, ale mamy cały czas tylko drugą włączoną. No i tak ma być, zużycie. Minus 12, właśnie węzły grzewcze mają minus 12. Ale to, a to ma 54. Ja myślę, że coś tak wyrównuje jednak. To ma tutaj bardzo dużo domków naokoło siebie. Też przydałoby się pozamieniać te... No, jeden bezdomny, czyli dwa domki mogę naraz robić, żeby bez problemu tutaj oni mogli się przeprowadzić na chwilę. Topnieją szeregi. O, 67. No dobra, to myślę, że mamy jeszcze 4 dni, jeżeli nic strasznego się nie stanie. No to ta kwota tych ludzi myślę, że zmniejszy się, nie wiem, do 50, 40. I nie będziesz takiej katastrofy, bo jednak mamy trochę tych ludzi na zbyciu. Mam nadzieję, że tak to będzie przynajmniej wyglądało. W teorii tak to wygląda. No właśnie. Aha, tu minus 70, to jak ja to liczyłam. No i tu już mamy problem, ponieważ jak widać, bierzemy trzeci poziom. Tu jest wszystkim zimno, mimo tego, że oni są, kurczę, tutaj... Ja co tu będzie? Przecież mi to nic pracować nie będzie przy tej temperaturze, no ale zobaczymy. No właśnie, czas do pracy. No, to jest jeszcze okej. Tu jest zimno, jest lodowato. Nikt nie chce pracować, no nic na to nie poradzę, tu nic nie sięga. Jeszcze chciałam zobaczyć, tak, tu jest ten kółeczko, tu jest kolejne. No tu ewentualnie można by było gdzieś postawić ten węzeł grzewczy. Bo też będziemy się tu rozbudowywać i to nie jest aż chyba aż... Co to jest? Bardzo zimno, no właśnie. Tartak, więc... O! Parowa kopalnia węgla. Dobra, to teraz zwiększenie zasięgu generatora. Myślę, że to weźmiemy. Kopalnia węgla, zasoby jest. Parowa kopalnia węgla. Można to wymienić. Ale to jedną rdzeń nie szkodzi. 40... Aha, no oczywiście ze stalą problem, nie? No, bo... Jak zwykle, lodowato. Kto tu pracuje w tartaku? Weźcie sobie to, włączcie. Bardzo zimno, no to już jest lepiej niż lodowato. A właśnie... to nie załapało się. W szpitalu jest znośnie. Zapobiega chorobom. No właśnie, tu powinniśmy jednak chyba pacjentom dać trochę cieplej, żeby oni tutaj nam się szybko leczyli. Zostało na 10 godzin tylko węgla, więc mam nadzieję, że tutaj szybko zbudują. Czy wy zbudowaliście tutaj tą stal? Tak. Odmrożenie, no pięknie. Ponure wieści. Kapitanie, w jednym z naszych zakładów zdarzył się straszny wypadek. Zginął prawie cały zespół robotników. Czy mamy to zatuszować i powiedzieć ludziom, że robotnicy wyruszyli na późną ekspedycję? A czemu? Wypadek zostanie zatuszowany? Nie, powiedzmy prawdę. No i teraz... Jeżeli to zatuszujemy, to możliwe, że to później wyjdzie i będzie jeszcze gorzej. Będzie, że ja ich okłamuję i tak dalej. Ale z drugiej strony takie rzeczy moim zdaniem powinno się tuszować, bo ja nie chcę mieć, wiecie, paniki w mieście, tak? Jak to się mówi, robię cela i dobra. Wypadek zostanie zatuszowany. Zmniejszy się nadzieja, ale jak bardzo się zmniejszy. Dobra, zatuszujmy. 7 osób zginęło. Ale dlaczego?
Aha, tutaj mieszkaniec stał się ciężko, ale dlaczego oni zginęli? Zmarli podczas wypadków przy pracy. 7 osób. Katastrofa. 60. Ojoj. Kuchnia, proszę tutaj rozgrzać. Jak my tutaj stoimy z temperaturą? To możesz włączyć, tu możesz włączyć. Tutaj włączcie. Tu ludzie pracują i jest im mega zimno. No to jest chwilowe, bo jak widzicie, temperatura podniesie się o 2 już za chwilę. Znaczy, no nie tak za chwilę, ale niedługo, więc na razie damy im tam troszeczkę tego ciepła. Tu oni. Nie, źle kliknęłam. 42 na godzinę. Tu 17, czyli jednak ta parowa to jest coś. Stal, skończyły się zapasy. Zwiększenie zasięgu generatora. Okej, czyli tą zakładkę mamy zrobioną. Tutaj tańsza optymalizacja sprawia, że automatony lepiej dostosowują się do wymogów miejsc pracy, dzięki czemu wydajność maszyn wzrasta o 10%. Tutaj będziemy mieli tej stali. Aha, i tak nas nie stać. Wydobycie węgla. Aha, to mamy zrobione. Parowy młot węglowy. To raczej nie. Tartak parowy. Maszyna drążąca. Tak, myślę o tym. Ale na razie jeszcze w sumie drewno mamy. Tu myślę o tym, żeby to drewno zamienić w węgiel. Albo to jedzenie. Pisaliście mi właśnie, żebym się za jedzenie wzięła. Powietrzni myśliwi. Mechanizacja szpitala. Szpitale będą zatrudniać mniejszą liczbę ludzi. To też by było mega. I ocieplenie kuchni. I dom, który dobrze chroni przed warunkami pogodowymi. Aha, 25. No tak, pięknie. Tu też 25 stali, tu 20. Tak naprawdę to mnie na nic nie stać. Co bym nie chciała chyba zbudować? 20 stali. No pięknie. Strata. Ale strata. No, to ładnie. Jeszcze węgiel mi się zaczyna kończyć. Bo mam na 10 godzin, a zbliża się 18, to już w ogóle będzie katastrofa. 13 pacjentów. Okej, to nie jest tak źle. Ja mam chyba tak, jednego. Tu nie ma ludzi, tu nie ma ludzi. Ciebie wezmę tutaj. I w takim razie to mogę wyłączyć. Dobra, work is done. Ale tu pracuje. Rozbierz, pracuje. Czekaj, czekaj, czekaj. Tak, tu pracuje automaton. I tu też pracują automatony, czyli ten węgiel w sumie będzie cały czas wydobywany. Tutaj tylko nie będzie. Stos węgla. Czemu tu nie ma ludzi tyle, ile powinno być? 20, 130 węgla tylko. 4 osoby. Tu jest 400 węgla, tu jest ok. Tu brakuje troszkę ludzi, ale tu już, dobra, już jest. Niezadowolenie. Znowu troszeczkę spadło i tak się zastanawiam. O, wzrosło nam metal. Stal, o tak, nie metal. Albo domu, chociaż ja jeszcze nie tak nie pozamieniałam na baraki. Ludzi na razie nie, ale myślę nad tymi myśliwymi. Zróbmy sobie tych myśliwych. Czy ja mam coś jeszcze, co powinnam zbudować? Młot węglowy, kopalnia węgla, parowa kopalnia węgla to już jest i hutę parową też już wybudowałam. Więzienie wybudowałam. Posterunki. No właśnie, tu mam jeden, tu mam drugi. Tu by się przydał jakiś. Bo domki tutaj jeszcze będą, chyba że. Tu by się przydał gdzieś. Nie, bo tutaj tylko dwa. Myślę, że tutaj bym mogła zbudować jeszcze domek. Bardzo zimno. Proszę. Lepiej? Lepiej? Na cmentarzu znowu rozpoczyna się uroczystość. Teraz ten cmentarz trochę przykryłam świetlicą. Dzieci 0 na 15. A ile mamy dzieciaczków? 40. To dlaczego tu nikogo nie ma? Ciekawe.
Tu mamy jedną świetlicę i gdzieś tutaj powinna być... Czekaj, jak tą kliknę na tą... Tyle mam... Nie, barak. Ja chciałam świetlicę. Jedna jest 0 na 15. Może dlatego, że jest późno w nocy, o, a dzieciaki tylko są tutaj w świetlicy, jak rodzice pracują chyba. Chyba, ale jestem prawie tego pewna. Dobra, 5 osób, 1 inżynier. To powinno troszeczkę niezadowolenie zmniejszyć? Chyba tak, w pobliżu posterunku. No dobra. Ja wiem, że tu jest zimno. Będę próbowała tutaj technologia, węzeł grzewczy. Ale... Zaraz. Zasięg strefy... No właśnie. To jak on wcześniej sięgał? Niewiele. Tak naprawdę tu lekko zaszedł. Aha. To jest trochę niefajne, że z chłodno możemy przeskoczyć tylko na przyjemnie. No ale dobra. Możemy ewentualnie włączyć przeciążenie. Wtedy wszystkim będzie mega gorąco. Ale przynajmniej będą zadowoleni. O, proszę. Jacy zadowoleni. No i możemy chwilę to przeciążenie niech sobie leci, bo i tak niedługo zrobi się ciepło, to myślę, że można to... Tak, odmrożenia jakieś. Topnieją szeregi. O, 56. Pięknie. 10 osób chorych. No nie dziwię się, jeżeli mamy taką temperaturę minus 70. Przecież to już jest przesada. Ja rozumiem zimę. A wy tutaj... Aha, tutaj automaton. Musimy zawrzeć szeregi i pracować razem. No dokładnie. Więc zaczynacie zaraz robotę. Niezadowolenie znowu spadło. Aha, bo tu jest ten. Temperatura już opada. To teraz to śmiesznie wygląda tak czerwono. To możemy to przeciążenie wyłączyć. Ja myślę, że zrobić ten. Nie, no dobra, weźmiemy trzeci poziom. Ale to można powyłączać już. To i to przynajmniej. To mogę ci wyłączyć. O, bo one trochę się przegrzewają teraz. Wyłącz. To automatem pracuje? Tak, to i tak wyłącz. A tu muszę zacząć coś budować, bo ten węzeł się trochę marnuje. Bo jest jeden węzeł i nic więcej nie ma w pobliżu. Można wprowadzić nowe prawo. No dobra. Brygadzista i ten patrol. Tuba motywacyjna. Strategicznie rozmieszczone głośniki będą przypominać mieszkańcom o tym, jak ważna jest ich praca i zwiększać ich wydajność. Większa wydajność pobliskich miejsc pracy 20%. Nowy porządek, co to jest? Po wprowadzeniu nowego porządku każdy, kto ośmieli się wyrażać wątpliwości, zostanie uznany za zdrajcę. Posłuszeństwo to największa cnota. Bez niej miasto nie przetrwa. Kto się nie przyłączy, zostanie zmiażdżony. Nadzieja już nigdy nie będzie stanowić problemu. Powstanie miejsce publicznych egzekucji. Część wrogów publicznych zginie. Niektórzy będą walczyć przeciw temu prawu, część z nich zginie. Ja cię kręcę. Nie, no nie będziemy aż tak strasznie szli. Ale myślę o tą tubą. Albo brygadzista. Zwiększy wydajność miejsc pracy o 40% na 24 godziny. Tylko, że on mi się wydaje... Nie mam... Odpowiedzialny... Mam nadzieję, że to nie będzie na zasadzie, wiecie, że to jakiś tyran będzie. Zobaczmy. Teraz na przykład, nie wiem, czy brygadzista ma wpływ na automaton. Może dzięki temu wszystko zacznie sprawniej działać. Czas pokaże. Och, pamiętam dobrze, pracę na tym stanowisku. Aha, no ludzie nawet w miarę okej reagują na to. Na automatona też to działa. Ej, co ja płacę? 10 racji żywnościowych płacę. No to ja muszę węgla tutaj. Powietrze myśliwi. Dobra, to w takim razie ja muszę ich zbudować. Hangar myśliwych. Ja was zbuduję, kurczę, tutaj. Postawienie tutaj obiektu zniszczy źródło zasobów.
Jakich zasobów? To jest dosyć dziwne. Ale tu mogę. Bo tu będzie wam ciepło przynajmniej, wiecie? Albo tu. Chociaż tu chciałam domy postawić. Jakie źródło zasobów? Jak się zastanawiam. Tu mi się tak robi, ale... Tu się załapiesz na dwa nawet. Myślę, że możemy zrobić tak. Okej. Jeżeli chodzi o domy... No, mieszkańcy, baraki... To postawimy tutaj. Czego my nie mamy? Stali. Jak zwykle stal. Ciągle da stal. 7 na godzinę. 4... Aha, bo tutaj cały czas ten pracuje. No to koniecznie... Teraz nie mam stali, oczywiście. Trzeba chyba tutaj to robić. 25 stali potrzebuję, żeby... O, zwiadowcy dotarli. Wspięliśmy się do jaskini. W wejściu postawiono niski kamienny mur. Za nim widać kilku mężczyzn. Okej. Uj, o z bronią. Kilku zmęczonych ludzi. Kiedy zbliżamy się do jaskini, jej mieszkańcy wyciągają strzelby i zajmują pozycje bojowe, zagradzając wejście. Są w kiepskim stanie, niedożywieni i choroby mocno ich osłabiły. Porozmawiajmy z nimi, zaatakujmy ich. Zwiadowcy spróbują spokojnie porozmawiać z Amerykanami i przekonać ich, by do nas dołączyli. Dogadaliśmy się. Zrozumiawszy, że nie mamy złych intencji, Amerykanie odpowiedzieli nam, jak wymierzyli sprawiedliwość wynalazcy, który został wygnany z miasta. Pochowaliśmy sponiewierane ciało Tesli w jaskini, a teraz wracamy do domu wraz z tymi nieszczęśnikami. 36 osób. Cztery domki trzeba będzie zbudować. Aha, czyli tutaj gra za mnie sama wybrała, że oni wrócą. Czyli trzeba wybudować cztery domki. No dobra. No dobra. Na zwolnieniu. Odpraw. Proszę bardzo. Piątaka. Nie ustalono celu badań. Tak, tak, bo ja tutaj już. Robimy te automatony. Niech one tutaj lepiej pracują. To będzie chyba lepsze. Tutaj nas nie stać na jeszcze jednego. A ja mam jeszcze jednego na zapasie. Dobra, żywność, jeszcze raz żywność, bo nam zaczyna się kończyć. Też ktoś jest na zwolnieniu w trakcie leczenia odpraw. I dwóch świeżaków poproszę. Lecznica, pacjenci 5 na 5, a w szpitalu jest pełno? Pełno. No bo jest 25 osób w sumie chorych. No ładnie. Możemy włączyć automatą, żeby pracował, a tutaj? Tu też może pracować. Zobaczmy. Automatum będzie pracował w szpitalu. No, skoro został tak ulepszony i da radę, to czemu nie? Ja chętnie sobie wezmę tych ludzi. Gdzieś ich tam sobie zatrudnię. Minus 50 i będzie jeszcze jeden, czyli będzie minus 60. Ajajaj. Dobra, baraki koniecznie jeszcze trzeba poulepszać, bo to się może źle skończyć. Myślę, że zacznę od tych dalej. Dobra, bo już miałam tutaj trzech bezdomnych. Co się dzieje? 18 wybiła. Co się stało? Gorliwi donosiciele. Chcą się z tobą widzieć kilku robotników. Przyprowadzili inżyniera, którego oskarżają o nielojalność. Czytał nam coś takiego. Chciał nas nastawić przeciwko tobie. Jeden z robotników wciska ci w ręce pomiętą książkę. Cholerni głupcy, warczy inżynier. To Dickens. Chciałem was czegoś nauczyć. Ale co... Czytał nam coś takiego. Chciał nas nastawić przeciwko tobie. Jeden zrobił... Cholerni głupcy, warczy inżynier.
Oby tak dalej. Zyskasz trzech informatorów, inżynier ucierpi, zmniejszy się nadzieja, wzrośnie niezadowolenie. Niewinny. Tak, ja tak nie mogę. Dobra, tu bierzemy maksa. A tu są potrzebni zwykli. Aha, a mamy inżynierów jak zwykle. Inżynierów. Tu weźmiemy inżynierów, tak. Takich podmieniam, nie? Tu pracują chyba zwykli. Tu na maksa. Musimy ich wymienić. Teraz tu siódemka, tu dziesiątka i tu jeszcze trójka. Dobra. I oni pracują od 18, czyli to jest też nocna zmiana. I oni mają chłodno i ja im nie mogę ogrzać. A czemu macie chłodno, skoro to... A nie, bo to musi działać przez 24 godziny w takim razie, ten węzeł. Bo oni tu muszą mieć ciepełko. O. To w takim razie powinni pracować ludzie, skoro to jest ogrzewane, a na przykład w tartaku powinien być automaton. I chyba tak zrobię. Tu zrób tak, a tu zrób tak. Bo oni tu będą mieli ogrzewanie, tutaj nie ma ogrzewania, więc... Może na kwestia tego, że wolę węgiel wydobywać przez 24 na dobę, ale... Ale niechaj już będzie. Wy tu macie ciepło, prawda? Tak. Czemu to jest 9 na 10 znowu? Możemy zrobić obławę. Zróbmy obławę. Łapmy przestępców i Londyńczyków. O, 46 jest tylko. I 2 dni zostały. Czyli w sumie 6 na 40 osób nam zabiorą. No 40 osób to jest dużo. Ale mam na zbyciu chyba... Nie, jeszcze nie mam, ale tu się zrobi niedługo. O, coś się stało tutaj. Zamarznięty zagajnik. Na niektórych drzewach w zagajniku widać głębokie nacięcia w kształcie krzyża. Wokół drzew znaleźliśmy porozrzucane kości. Pogrzebany wstyd. Rozejrzeliśmy się wśród oznaczonych krzyżami drzew. Pod każdym z nich znajduje się płytki grób. Ciała pozbawione zostały większych mięśni, na których... W kościach widać ślady nacięć. Zmarli zostali bez wątpienia pozbawieni tego, co można było zjeść. Teraz już wiemy, co utrzymywało przy życiu ocalałych z nad źródeł. Zostawimy groby w spokoju, ale zetniemy drzewa, by zyskać drewno. Aj, no teraz to się wydaje takie okropne, straszne i w ogóle, ale tak szczerze, jak człowiek by się znalazł w takiej sytuacji, że nie miałby naprawdę co jeść i po prostu miałby umrzeć z głodu, to myślę, że większość z nas posunęłaby się do tego. Tak naprawdę nikt z nas chyba nie wie, co to jest prawdziwy głód. Czasami człowiek mówi, ale jest się głodnym, ale bym coś zjadł. A tak naprawdę to jeszcze daleko do oznak głodu. Prawdziwego. Zaraz nam się... Ojoj, co tu się dzieje? Zagrożenia wynikające z niskiej temperatury, utrata kończyny. Jednemu z naszych ludzi trzeba było wykonać amputację. Przez pracę w lodowatej temperaturze doznał takich odmrożeń, że nie było innego wyjścia. Dlaczego? Przecież tu nie jest zimno. O nie, tu jest zimno. Ale przecież oni tu pracują od 8 do 18. Dlaczego on dostał odmrożeń? No dobra, niech to chodzi 24, bo zaraz... O 3 w nocy? A ja co on robił o 3 w nocy, kurczę, w miejscu pracy? Ale bez sens. Dobra, w takim razie niech to grzeje, no. Niech to grzeje. A jak to wygląda tutaj z tymi barakami? Nawet ładnie. Co to znowu był za dźwięk? Aha, prawa, księga praw. Nie można tylko przesuwać, to jest trochę głupie. Tuba motywacyjna, no to też nawet... Jeżeli to mi zmniejszy... Miejsca pracy o 20%, chociaż nie wiem, czy to też nie będzie takie szybciej w ogóle. I tutaj mi pisaliście, że patrol pozwoli mi trochę właśnie zniżyć tych Londyńczyków. Zapewnienie ładu bezpieczeństwa. No taka policja trochę, nie? Zmniejszy niezadowolenie, zwiększy nadzieję.
Strażnicy będą patrolować ulicę w pobliżu posterunków. No dobra, weźmiemy ten patrol. New law. No i dobra, i... Tu dyszka. I ta dyszka idzie na 24. Bo to jest węgiel, a węgla akurat to ja potrzebuję. I teraz tak. Kopalnia węgla. Ja potrzebuję parową kopalnię węgla, tak? Zasoby. Parowa kopalnia węgla. Tak jest. Raz. Dwa. Topnieją szeregi lądyczków. 43. Okej. Okay. To już jest moim zdaniem fajnie. Tylko martwię się o ten węgiel. Tu nie mogę im powiedzieć, żeby oni szybciej pracowali. Brygadzistą, tu też już nie. Tutaj ewentualnie, chociaż tu też już pewnie nie, ale tu już więcej tego węgla będzie. To jest, już jest źle rozplanowane, no bo wiecie, to jest pierwsze rozegranie, tak samo, no nie powinnam stawiać na przykład... Chociaż ja to będę mogła pousuwać z jednej strony. Jak my z jedzeniem stoimy? Na razie optymalizacja... Dobra, teraz... Tylko co mi to da tak naprawdę? Ogrzewanie jest załatwione, surowce. Też jest mi więc parowy młot węglowy, on będzie więcej jednostek węgla wydobywał. Ale tu nie chodzi o wydobycie. Może tych minus 5 inżynierów w szpitalu? Czemu nie? Węgiel mnie przeraża swoją drogą. Więc niech on tutaj szybko buduje. Teraz niech ja spojrzę tutaj w moje notateczki. No 4500 i 3 jest na... Co tu pracuje? Tu pracuje auto, tu pracują ludzie. No właśnie. Jeżeli bym tutaj... Czego ci brakuje? Czemu to się nie podświetla? Stal. Ile ty stali potrzebujesz? 95. A ta stal idzie jakby chciała... Aha, no dobra, nie no, idzie w sumie. Pies obronny. No. Kapitanie, na posterunek przyszło dziecko i dał strażnikom pluszowego psa, mówiąc im, że powinni go zabierać ze sobą na nocne patrole po mieście. Wygląda na to, że mieszkańcy doceniają ciężką pracę tych, którzy starają się utrzymać w mieście prawo i porządek. O, jakie to słodkie. Dobra, potrzebuję chyba jednak... O, dotarli, dobra. Aha, oni dotarli i przynieśli tych bezdomnych. Kurczę. Mechanizm... No to mam pięknie teraz ludzi bezrobotnych. Muszę postawić baraki. Czekaj, bo jak ja tu... I to on się zaświeci... Aha. Dwa domy. Okej. I wy teraz tu czekacie. Możecie pójść... No tutaj trzeba. Skutym lodem, skład zapasów. O, skład zapasów. Jak najbardziej. Jak najbardziej, jak my... O, zaczęło rosnąć, dobra, super. Oj. Co tu się dzieje? Aha, cel badań, no tak. Domy. 25 stali. Kurczę, to czysta stal. Bardzo mi się to nie podoba, że ta stal taka jest okropna. Kryjówka dzieci. Kryjówka dzieci? Te jaskinie stanowi kryjówkę dla dzieci, które zostały ewakuowane z Winterhome. Nie ma tutaj żadnych ocalałych dorosłych. Powinniśmy porozmawiać z dziećmi i zabrać... O ja! Dzieci, które przeżyły. Rozmawialiśmy z dziećmi w kryjówce. Powiedziały, że pewnej nocy kilku nauczycieli i myśliwych zabrało ich z Winterhome na tajną wyprawę. Nauczyciele wyjaśnili im, że przez jakiś czas będą musieli tam zostać. Kiedy zaczęło im się kończyć jedzenie, opiekunowie poszli po więcej, ale już nie wrócili. Wygląda na to, że dzieci zostały ewakuowane, zanim sytuacja w mieście się pogorszyła. Zaprowadźmy dzieci do miasta, wyślijmy dzieci do miasta, albo zostawmy dzieci same sobie. Dzieci same wyruszą do naszego miasta. Wędrówka zajmie więcej czasu i część z nich może umrzeć. No nie, no gdzie? Dzieci zaprowadźmy. Zaopiekowaliśmy się dziećmi, ustawiliśmy dzieci w skrawnej kolumnie i ruszyliśmy w kierunku miasta.
Idą dziarsko i bez słowa skargi, całkiem jak mali dorośli. Najmłodsze ściskają w rękach zabawki. To będzie długa wędrówka. Prosimy o przygotowanie odpowiedniej liczby ciepłych łóżek. No i ja mam już sierociniec. Mam nadzieję, że będzie ok. Tu możemy drewno wydobyć, tu jedzenie, a tutaj... Czy ja mogę zbudować jeszcze jedną grupę? Ten obiekt nie zapewni wsparcia kolejnej ekspedycji. Obecny limit 1. Zbyt mało zasobów. No to potrzebuję 25 stali, ok. Żeby ten dom teraz w końcu zrobić. Stal. Jak ja mogę pozyskać jeszcze stal? Jak ja już nie mam tutaj... Mam tylko dwa miejsca. I nie mam nic kompletnie innego tutaj. Żadnej kopalni, ani nic. Tartak, ty tutaj masz już końcówkę tego drewna, widzę. Skład zasobów to akurat mi potrzebny. Z tym jedzeniem dalej jest cienko. Coś mi się wydaje. 30 na dzień. W sumie 60, no. Zobaczmy kuchnia. Jeszcze jedną osobę. Albo damy dwie, niech pracuje na maksa. Myśliwy niech pracuje na maksa. W lecznicy niech ludzie pracują. Coś tu się, nie wiem, uciekają ci ludzie albo chorują i po prostu znikają. Ale dobra, zrobimy tak, żeby pracowali. Automaton się robi. Nie, tu myślę, że nie będziemy marnować. Ale tutaj się nie da. Czemu tu jest... Ludzie mi uciekają stąd. Proszę szybko wydobywać tutaj na maksa. Węgielek. Znaczy się jutro, bo teraz to jest północ. I trzeba... Aha, to się robi tylko ok. Niezadowolenie jest zerowe. To ja myślę, że walnę tutaj 24. I do tego jeszcze brygadzistę. I tu też brygadzistę. Niech oni tą stal mi nazbierają. Niezadowolenie jest jeszcze w miarę ok. Tu jest ok. 3 na 5 w warsztacie. Dlaczego? 5 na 5 osób ma pracować. Topnieją. 40. O, ja akurat 40 mam na bezrobociu, to... Pa, już możecie iść, chłopaki. Jeden dzień, 6 godzin. Do roboty, ludzie. Kapitan na nas liczy. Tak jest. Bierzmy się do pracy. Nie możemy teraz odpuszczać. Czy wy to robicie? Aha, o, wystartujecie o 8. Dobra, sorry. Co tu się dzieje? Brak zasobów... do zebrania w zasięgu. Aha, czyli tartak już idzie wąt. W takim razie... Tartak trzeba będzie gdzieś tu przenieść. Kolejne. Zasoby... Tartak. A, dlatego tu mi pokazywał, że zniszczę źródło. No bo to chodziło o to pewnie. Ten wydobywa tu, to ja bym się wzięła za to. Myślę, że tutaj nawet zniszczę trochę, ale niech sobie będzie. A czemu ty to... Czemu ty to rozbierasz? Automatony medyczne, optymalizacja automatu zamontowano. A ty nie masz co robić? A, bo ty jesteś chyba na zbyciu. A no to dobrze. No to dobrze, pomagaj, pomagaj. Nie pogniewam się. Heh, podoba mi się to. Co tu zostało? Jeden dzień, 15 godzin, 8 dni to dobra. Z jedzeniem wygląda nawet spoko, tylko wychodzi na to teraz, że kuchnia nie wyrabia. Warsztat, gdzie jest ta kuchnia? Tutaj. Dawać, 40%. Nie, no to nawet idzie ładnie w dół, to idzie nawet ładnie w górę. Chyba, że drugą kuchnię. Co to był za dźwięk znowu? Czasami tu mi się dźwięki pojawiają, ja nie wiem o co chodzi. Kolejka produkcji jest pusta. No bo mam tylko 4 rdzenia, chociaż w sumie tylko, albo aż. Jednego automatona na zbyciu. No dobra, jeszcze ze dwa zbuduję. Bo ja bym ich chętnie zatrudniła do takich właśnie... Tutaj gdzieś i tutaj. Wtedy bym wyłączyła ten... Co to jest? Skład zasobów. No to wtedy bym wyłączyła ten węzeł grzewczy, jakbym tutaj miała... Albo nawet już to mogę zrobić. Nawet w sumie możesz go to rozebrać. Bo tu nie ma ludzi, więc... Tak jest. To mogę rozebrać. Zaoszczędzę trochę węgla.
Myślę, że tu jak będę stawiała jakieś fabryki, to zatrudnię te automatony. Akurat mam jeszcze jednego na zbyciu. Tak? A ty się nie spieszysz, chłopie. Aha, ty idziesz tutaj. Dobra, i to poza tym jeszcze mam jednego, tak? Czy ty jak zaczniesz pracować? Opracowana technologię dom. Aż jestem ciekawa, tylko najpierw tę technologię. Ja bym tu rozwinęła to. Na czwarty poziom. I ten domek. Jestem ciekawa, jak wygląda po prostu. W ten sposób. Czy ja mogę zrobić... Tak, ja mogę nawet z namiotu od razu zrobić dom. To nie było sensu trochę tego robienia. Tylko, że jak postawię tak na namiot, to 27 drewna, 25 stali, a z baraka 20 i 17. A tu 27, 25. Aha, czy po prostu jest to droższe, ale... Ale fajne, podoba mi się. Zwłaszcza, że wiecie, no, że będzie cieplej. Gdzieś tam w oddali. Tu z brzegu jest ciepło w miarę, chociaż... Zróbmy na razie dwa. Na czerwono się aż węgiel zrobił. Pięknie, podoba mi się to, ale nie podoba mi się ten dźwięk. Zbudowana nowa automaton, okej. Wymaga surowej żywności, której nie ma. Wymaga stali. Dobra, jest stal. Stal się skończyła, okej, ale tam będą zaraz działać. Mamy kolejny tartak. 10 osób, proszę bardzo, do roboty. Zdrowa żywność będzie dopiero po 18, chyba że jeszcze musimy zbudować zasoby. Składzik na węgiel, tylko potrzebuję... O, ojojoj. Dzieci przyszły, ok. 33 osoby bez domu, 23. Ja muszę składzik zbudować, jeszcze jeden. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o drogę. Czekaj, nie tak. Tak zrobimy. Tu ktoś buduje pięknie. I... węgiel. No niewiele mi to dało. Ile to ma? 1305... Aha, teraz to wygląda lepiej. Dobra. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Szantaż! Centrum propagandowe donosi, że cenna informatorka wykorzystuje swoją pozycję do szantażowania ludzi. Otrzymaliśmy od niej wiele istotnych wskazówek od czasu, gdy podpisała przyrzeczenie lojalności, ale okazuje się, że to wyświadczanie jej przysługi, decydowały, kogo denuncjowała, a kogo zostawiała w spokoju. Kilka innych osób zaczęło robić to samo. To nieładnie. Zostawmy ich w spokoju. Nadzieja nieznacznie się zmniejszy. Usuńmy ich z listy informatorów. Usuńmy ich z listy informatorów. Ja sobie informatorów znajdę, a takich to my się bawić nie będziemy. No dobra, co my tu dalej mamy za prawa? No to na pewno nie i ten jeszcze ta tuba. 20% wydajności miejsc pracy korci. Ale boję się, że to będzie jakaś tyrania. A, spróbujemy. Może bardziej tak będą motywować. No tuby motywacyjne, oni tak wiecie, będą... Radio będzie tam leciało po prostu. No właśnie, sądzę, że poprawią się nastroje i wydajność. Już tak się zachorowujemy, krzyczenie nas... No to nie będzie krzyczenie, tylko właśnie jakieś radyjko poleci, muzyczka. Nalajcie, bez stresu. Porządek, tuba motywacyjna. Ja myślę, że tak, tu zbudujemy przede wszystkim. Tu bym zbudowała... Aha, bo tutaj tylko na te trzy ma wpływ. Tu jedna. Tu na automaty to można krzyczeć. Automaty. Automatony. Tu można było ten? Nie, tu do kuchni ten wrzucimy. I tu. Pięknie. No dobra. To niech się buduje, moi drodzy. Ja się będę z wami żegnała. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mam trochę bezdomnych, o których zapomniałam. Trzeba im zbudować i myślę, że zbuduję nawet domy od razu. Zbyt mało zasobów stal. No pięknie. To czemu pokazywało, że mogę? Dom. O, tutaj zbuduję jeden, który będzie i się grzał. I 10 osób, a te drugie poczeka. Nasze miasto. No dobra, to przeczytamy w następnym. Uj! Także mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w następnym. Pa, jo!